Hej, hej, przed Wami impreza sąsiedzka S. E. Lynes od wydawnictwa Filia. Zobaczcie, jest to potężniejsza książeczka i swoją premierę miała wczoraj, czyli 1 czerwca. Co mogę o nich powiedzieć? No tyle, że jest to bardzo niepokojąca książka. Wiecie, w momencie, kiedy dowiadujemy się, że córeczka Ewy znika, poznajemy tutaj jej myśli, segregację zdarzeń i każdy, nawet najdrobniejszy czynnik, który mógłby mieć wpływ na to, że nagle tej małej dziewczynki w wózku nie było. Sama bohaterka wciąż roztrząsa sprawę na nowo. My poznajemy mniej więcej czas, od kiedy spuściła ją z oczu. Jednak wymiarą sprawiedliwości no niekoniecznie przedstawia go tak dokładnie jak nam. Przytłoczona wyrzutami sumienia nieco umniejsza swoją winę. Cały czas się sama tam tłumaczy, że w sumie nic takiego nie zrobiła i tak naprawdę zostawia ją tylko na chwilę. Chociaż gdy zagłębiamy się coraz bardziej w treść, no wiemy, że tak chyba jednak raczej nie było. Dosyć ciekawą postacią jest tutaj w ogóle jej mąż, który jakoś tak ani razu nie obwinia jej o zniknięcie ich dziecka. Niekiedy bywały momenty, kiedy już jakby miał się z czegoś zwierzyć, ale w ostatniej chwili się po prostu rozmyślał. Sąsiedzi niby również im współczują, ale powiem Wam, że jakoś tak nie do końca miałam ich zaufanie. Ciągle coś mi tam nie pasowało. Nawet matkę tej dziewczynki podejrzewałam o niekoniecznie dobry rozum, gdyż znając jej myśli, no mogę powiedzieć, że raczej nie bywała stabilna emocjonalnie. Z pewnością nie uważam jej za osobę nadopiekuńczą, ani jakoś tak nie bardzo widziałam ją w ogóle w roli odpowiedzialnej matki. Jeśli chodzi o kwestię matki, tak, ale nadopiekuńczej czy odpowiedzialnej to już może niekoniecznie. W sumie wpływ na to mogło mieć wiele czynników, ale to tylko takie moje skromne zdanie. Każde wydarzenia poznajemy tutaj naprzemiennie. Raz jest to czas, w którym znika dziewczynka, innymi razami jej wspomnienia, które często powracają, a niekiedy czas, w którym na świecie jest już ich kolejne dziecko. I tak, niby postacie są dokładnie opisane, ale u każdego jest zachowany taki motyw tajemniczości, takich pewnych podejrzeń, które właśnie w nas wyzwalają. Nawet ich zwyczajne rozmowy nie kończą się zwyczajnie. I nie chodzi tu o podejrzenia, z których niby chcą się tak jakby wyspowiadać, tylko takie drobne szczegóły, na które naprawdę zwracałam uwagę. Można by rzec, że wciąż po prostu miałam na nich oko. Z biegiem czasu co nieco zacznie się tutaj wyjaśniać, ale takiego obrotu sprawy się raczej nie spodziewałam. Tym bardziej zachowania pewnych osób były co najmniej dziwne. Wiecie, ja przez długi czas tutaj miałam nadzieję, że w ogóle dziecko się odnajdzie. No a pytanie brzmi, czy tak się tutaj stało? Czy możliwe jest, że może została porwana, tak jakby jak ktoś tutaj zasugerował, bo nie tylko jedna osoba miała takie zdanie. Może to był jakiś niefortunny wypadek, albo w sumie może sami przeczytajcie. Pytań jest tutaj bardzo dużo. No jeżeli chcecie poznać na nie odpowiedzi, to na pewno musicie dojść co najmniej do gdzieś takiego momentu książki. Więc to nie jest taka prosta sprawa, że przebiegniecie i już się domyślacie, już wszystko jest jasne. Nie, tu nic nie jest jasne. Jedyne, co jest jasne, to to, że nic jest, że wszystko jest niejasne. O, już mi się normalnie na język zaczyna plątać. Naprawdę bardzo niepokojąca książka. Ciągle jesteśmy tak jakby zachowani takim czujności w takim momencie, że nigdy nie wiadomo, co nagle się stanie. Może raz być tak, może być tak. Niby wydarzenia zaczynają nam już coś sugerować, coś zaczynamy się domyślać. I nagle buch. W ogóle wszystko przechodzi na inną stronę, na inną kwestię. No i mamy taki mały ząg w mózgu, bo nie wiemy, co będzie dalej. Także książka jest naprawdę warta przeczytania. Jeżeli lubicie efekt wow i takiego zdziwienia na końcu, aha, no to ta książka jest na pewno dla Was. Wydaje mi się, że sam koniec w ogóle jeszcze długo będzie dźwięczał w Waszej głowie, jak tylko go doczytacie. Bo ja już ją przeczytałam, ale no już powiem Wam, że nawet jak czytam następne, to jakoś tak ciągle mi siedzi w głowie. No jak to tak można było? No ale widać można było. A co chodzi? O co chodzi? Musicie się po prostu przekonać sami. Ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że spotkamy się, usłyszymy się całkiem niedługo. Do usłyszenia, pa, pa.